Tomasz Machała, to kolejny odcinek Władców Sieci. Ze mną Marek Hoffman, Adbuster, cześć. Dzień dobry, witam. Masz ile kanałów? 3 kanały na YouTubie w tej chwili? Tak, znaczy no, tak licząc ogólnie to 4, ale jestem skupiony bardziej na 2 w tym momencie. Dobra, czemu nie rozwijasz, to moje pytanie, miałeś 4, tak, robiłeś różne rzeczy, czemu nie szedłeś w jeden kanał, rozwijając go od początku do końca i tylko jego? A po co, dlaczego? Tak, żeby się, wiesz, no, jak robię jedną rzecz, to robię ją lepiej, może według tej zasady. Nie wiem, czy robiąc jedną, robiłbym ją lepiej. Wolę jednak się spełniać na wszystkich polach, do których mnie ciągnie. A ciągnie mnie do wielu rzeczy i skutkiem tego jest właśnie prowadzenie kilku kanałów i zostanę przy tym. W jakiej one są w tej chwili kondycji? Który cię najbardziej w tym momencie ekscytuje? Co się na nich dzieje? Ile masz fanów? No jak rozdaję autografy, to podpisuję się jako Adbuster, nie jako Tomb Raider, czy jako BJB, czy cokolwiek innego. Więc zawsze będę Adbusterem i to będzie zawsze mój główny kanał. Ale też bardzo cieszy mnie Tomb Raiders właśnie i bardzo angażuję się właśnie w ten projekt, bo daje on dużo więcej możliwości. Mimo, że tego nie widać specjalnie po ilości filmów, bo no, ciężko jest się gdzieś tam wybrać na jakieś takie wielkie wyprawy. Więc tak segregując ważnością, to na pierwszym miejscu zawsze będzie Adbuster, potem będzie Tomb Raiders. Myślę, że BJB jeszcze wznowię i jest jeszcze jeden... No właśnie, tam nie widziałem od dłuższego czasu, chyba 5 miesięcy żadnego twojego filmu na tym kanale, na którym się przygotowujesz do walki MMA. Na jakim to jest etapie? No poza tym, że świetnie wyglądasz. Troszkę wydałem wszystkie drobne, jak to się mówi. Troszkę zabrakło mi entuzjazmu do kontynuowania tego projektu. Kontynuowania pod względem filmowym, bo ćwiczę. Ale będziesz walczył w tym MMA? No tak, miałem mieć tą walkę. Do końca roku miałeś mieć zawodową walkę, tak? No i co? Zgadza się. I miałem ją mieć już w listopadzie, ale niestety tą galę, organizator przyłożył galę. Ale na styczeń. Przeciwnik uciekł z ringu na wieś, że... Nie, gala została przełożona na styczeń, a w styczniu z kolei ja nie mogę, bo mam bardzo ważny wyjazd, którego nie przełożę. Aha. I prawdopodobnie będę musiał to przełożyć na marzec, więc to się tak troszkę rozciągnęło w czasie. Stąd ta taka też przerwa. No, zabrakło mi troszkę entuzjazmu, bo spotkałem się z taką zjadliwą troszkę krytyką na mój temat i odechciało mi się nagrywać tych filmów, ale na pewno wrócę, żeby ten projekt zakończyć, bo ten projekt domaga się wręcz zakończenia i musi być zakończony. I ja go na pewno zakończę walką finałową, która będzie pewnie w marcu. Okej, chwilę porozmawiajmy o Adbusterze, czyli o głównym twoim kanale. 800 tysięcy subskrybentów. Podobają ci się reklamy w polskich telewizjach? Tak, zaczynają mi się podobać, faktycznie. Bo można je dobrze, powiedziałbym, sprawdzić, sparodiować albo obśmiać, czy z jakiegoś innego powodu? Właśnie. Kiedyś było więcej takich reklam, które ja mogłem sprawdzić w oczywisty sposób. Na przykład była reklama, w której pani bierze brudną bluzkę, zamacza ją, wyciąga, jest czysta. To było takie mega oczywiste. Ja teraz troszkę wyczerpałem ten temat, że te oczywiste reklamy już są przeze mnie przerobione i teraz już jest coraz mniej takich oczywistych. Jak się pojawia jakaś taka, którą ja mogę sprawdzić, to szybko ją wyłapuję. Nie, ale widziałem ostatnio tą, na której tam wieszasz półeczkę, sprawdzasz taśmę, właśnie. Potem wisisz głową w dół, co ci nieźle wychodzi. No to była właśnie jedna z takich oczywistych reklam, które nadają się w genialny sposób do skonfrontowania i oby takich było jak najwięcej. A jeżeli chodzi o kondycję polskich reklam, to myślę, że na przestrzeni tych 3 lat, jak ja robię te filmy, bo to już prawie 3 lata, to troszkę się zmieniło na lepsze. Kilka reklam zmieniło się pod wpływem mojej twórczości. W tym właśnie słynna reklama, w której pani wsypuje proszek do niewłaściwej przegródki, została zmieniona po mojej publikacji. A to gratulacje. Słuchaj, czy taka marka YouTube'owa jak twój Adbuster nadaje się do współpracy z reklamodawcami? Pamiętasz z całą pewnością tą awanturę po twoim udziale w kampanii Lidla. Jak to potem było? Aha. Czy wyszedłeś z tego? Jak twoja współpraca z firmami? Awantury? Nie było żadnej awantury, faktycznie. No parę tekstów się ukazało, no. Parę łapek w dół. Tak, faktycznie to była chyba taka moja pierwsza współpraca z jakąkolwiek marką. I wiadomo, ja jako taki troszkę rebelian stojący gdzieś tam po drugiej stronie,
Byłem troszkę źle przyjmowany, dlatego że współpracuję z jakąś marką, ale widzowie zaczęli się do tego przyzwyczajać, że youtuber jest gdzieś tam wykorzystywany jako twarz. Nawet ja mogę być wykorzystywany jako twarz, mimo że przeważnie właśnie stoję po tej stronie przeciwnej. Ale ja nie mam już z tym żadnego problemu z angażowaniem się w jakieś sponsorowane akcje, bo to jest po prostu część mojej pracy. Jasne, a powiedziałeś o krytyce parę zdań wcześniej. A krytyka, która jest pewnie nieodłączną częścią pracy przed kamerą, czy w ogóle pracy w mediach. YouTube jest dzisiaj wielkim medium. W jakim stopniu ona Cię dotyka? I co, komentarze, kciuki w dół, czy co właściwie? Ja miałem takie trzy etapy w swojej karierze youtubera. Pierwszym etapem było bardzo dobre odbieranie mojej twórczości. Ja nie spotykałem się dosyć długo, chyba przez rok może, nie spotykałem się w ogóle z jakimś hejtem. Potem im tych widzów robiło się więcej, no to te proporcje były cały czas zachowane, ale ilościowo ci hejterzy rośli w siłę. Ja wtedy zacząłem się strasznie przejmować negatywnymi komentarzami i taką zjadliwą krytyką. Ale później to był ten trzeci etap, który trwa do teraz i mam nadzieję, że potrwa jak najdłużej. Kiedy przestałem się przejmować takimi naprawdę hejterskimi, niepopartymi niczym zjadliwymi komentarzami. Bo tym nie należy się przejmować i to zawsze będzie, więc to jest taki element życia codziennego. Dziękuję bardzo. Marek Hoffman, Adbuster, jeden z władców sieci. Wielkie dzięki.